A witajcie w moim laboratorium. To właśnie tutaj rozpisuję wszystkie pomysły na swoje eksperymenty. Równo rok temu pojawił się pierwszy odcinek z tej serii i mało powiedzieć, że wam się spodobał, za co oczywiście ja jestem dozgonnie wdzięczny. Wśród komentarzy jednak wyczytałem sporo sugestii, że jeśli pozostawiać symulatorów bez opieki, to tylko w części poprzedniej, to jest trójce. Zatem w tę rocznicę posłucham waszego głosu i przeprowadzę dokładnie ten sam eksperyment, tyle że w The Sims 3. Pełna autonomia, zero ingerencji, ta sama ekipa, prawie ten sam budynek. Nie przedłużajmy, jest sporo roboty, oto intro, a potem przygotowania. Bo patrząc wstecz, uświadomiłem sobie kilka spraw. Mimo wszystko za bardzo ingerowałem w życie symulatorów i zwyczajnie ułatwiałem im zadania, czy to płacąc rachunki, czy naprawiając niektóre sprzęty. To nie fair. Do tego wydaje mi się, że troszkę zbyt łagodnie podchodziłem do kwestii błędów, bo niektóre wymagały resetu. Tym razem nie będzie aż tak łatwo. Zmieniamy nie tylko odsłonę na trójkę ze wszystkimi dodatkami, a tych jest chyba milion, więc pobierania było sporo, ale i nakładamy obostrzenia. Od A do Z wszyscy zdani są tylko na siebie i swoje AI. Przy okazji przetestujemy wasze słowa. Czy ta część faktycznie lepiej radzi sobie z byciem pozostawioną samą sobie? Komornik wbija? Nic nie robię. Pożar? Niech płonie. Ktoś gdzieś stanie albo zgliczuje się w ścianie? Nie moja sprawa. Co do pozostałych zasad, robimy, powiedzmy, powtórkę. Ekipa TV gry, dość luźna interpretacja tego, jak wygląda ta redakcja. No i koniec końców, co ma być, to będzie, jak mawiał Szymon Wydra. Zaczynamy zatem od stworzenia simów. Gdy gram w czwórkę, mam gotową rodzinę, ale tutaj uświadomiłem sobie, jak ta część się zestarzała. Mało opcji, mimo wielu dodatków, spory chaos w strojach i te zwyczajnie nie są za ciekawe. Arasz na pierwszy rzut, poza standardowym sweterkiem oczywiście. Charyzma, fan robotów, mul książkowy, przyjacielski i oszczędny. Wystarczy posłuchać o jego planach złożenia komputera. Od kilku lat. Gambri musi być stylowy jak zawsze. Z jakiegoś powodu wszystkim automatycznie wyskakują kolczyki. Od tych 7 lat moda się dość solidnie zmieniła. Ambitny, charyzmatyczny, zdyscyplinowany, mul książkowy oraz uwielbia przyrodę. Wystarczy zerknąć na jego Instagram. Jordan z oczywiście tatuażem na lewej ręce i nienaganną stylówką. Ambitny artysta, buntownik, kucharz i dobry kumpel. Oczywiście robiąc samego siebie musiałem dodać kilka chromosomów za dużo, więc wyglądam trochę jak mrówka z dreadami. Rzecz jasna, kolory się zgadzają, a do tego cechy. Dusza towarzystwa, fan kwestii nadnaturalnych, miłośnik zwierząt, znów Instagram na dowód, nocny Marek i uwielbiam zimno. Zapytajcie kogokolwiek, kto mnie lepiej zna. Zima i krótki rękaw, no na spokojnie. Michał otrzymał jeden z najfajniejszych topów. Męski zarost i zapomniałem o okularach, co zauważyłem dopiero teraz. Charyzmatyczny, lubi koty, ma poczucie humoru, świetnie gra na gitarze i jest szczęściarzem. Zapamiętam sobie ten wyjazd na Cyberpunka. Kacper chyba najlepiej mi wyszedł, sporo zapomniałem w kwestii kreatora w trójce. Nie nazwać Kacpra artystą, nocnym Markiem, samotnikiem i wirtuozem to grzech. Jednym słowem, geniusz, dwoma prawdopodobnie geniusz. Ostatnio do ekipy wpakowuje się Head. Ciężko mi było znaleźć normalne afro, które reprezentowało te nienaturalnie kręcone włosy Szymona, więc zdecydowałem się na to coś. Chyba będzie, tak? Urodzony kucharz, perfekcjonista, ambitny, a do tego mało kto wie, ale to bardzo zręczny rzeźbiarz i prawdziwa gwiazda. Cały Szymon. No to jedźmy z budowaniem. A całość zacząć muszę od demolowania parceli. Szybki i przyjemny proces jak zwykle. 3 minutki i już mamy tabula rasa. Czysta działka. Przy budowaniu pseudoredakcji wyszło jak dawno w niej nie byłem, albo jak rzadziej w niej przebywam ostatnimi czasy. Pokopała mi się skala, poprawiałem wszystko setki razy, a nawet przez chwilę zrobiłem 2 studia do nagrywania. No chciałoby się. Ale po kilku próbach udało mi się mniej więcej oddać układ pomieszczeń. Dodałem schody na górę do piętra użytkowego, kilka okien i drzwi. Czego brakuje?
Za kilka minut się dowiemy, no i pora umeblować całość. Mini kuchnia, skromna toaleta, główna przestrzeń biurowa pełna blatów, krzeseł i komputerów. W korytarzu kilka półek na gry i książki oraz magiczna lada. Streamownia uświadomiła mi, jak przekombinowałem skalę, ale mówi się trudno. Drobny sprzęt streamerski i przechodzimy do oświetlenia wszystkiego. Musicie mi uwierzyć, że redakcja jest dość jasnym miejscem. To nie jest taka nora jak w Simsach, tylko ciężko to przedstawić, jak się nie robi całego budynku. A to byłoby dużo roboty. W studiu kultowy telewizor do wyświetlania grafik w materiałach, głównie Jordana, masa profesjonalnie wyglądających świateł, no taka symulacja tego, jak to wygląda, gdy próbuję zrobić dobre światło do materiału. Kilka kanap i dodatkowy sprzęt, co by Simom urozmaicić życie. Tu gitara, tam stacja nadawcza, albo ewentualnie stół do ćwiczenia przemawiania. Może się przydać. Na górze urządziłem dodatkową łazienkę, tak na wszelki wypadek. Miejsce do spania dla każdego, no może nie każdego. Gdybym dał wystarczająco dużo łóżek, wszyscy mogliby spać wygodnie, ale nie ze mną te numery. Na koniec dorzuciłem jeszcze biurko Jordana, o którym oczywiście zapomniałem. Jeszcze szybki przejazd, żeby się upewnić, czy o czymś dodatkowo nie zapomniałem. I jesteśmy gotowi. No i oczywiście, że zapomniałem. Automat do kawy, wiadomo po co. Wszystko zaczyna się spokojnie, acz w tle było słychać grzmot. Michał jako pierwszy rusza do redakcji z oczywistą intencją. Pora sobie zagrać, bo wiecie, tylko gierki i tak dalej. Na zewnątrz klub dyskusyjny, Kacper i Gambri też już przy komputerach. Znikąd jednak pojawia się pan Lama, maskotka uniwersytetu, która niepokojąco krąży wokół Jordana. Arash jako rasowy mul książkowy bierze się za lekturę i o ile pan Lama zostawia koszyk upominkowy, to w sypialni Mateusz z Szymonem okładają się poduszkami, ewidentnie nie w pokojowym stylu. A gdyby tego było mało, na zewnątrz, tuż przed domem ląduje jakiś obiekt. A Mateusz kontynuuje walkę na poduszki, tym razem na spokojnie z Jordanem. Nie wiem jednak, co się dzieje z Headem, zdaje się, że gada o przepisach ze sobą. Widać, tak to już bywa, gdy zostawi się go samemu. Rzecz jasna, nie będę wam relacjonował każdej najmniejszej akcji, bo w sumie jest to jakieś 7 godzin materiału i obserwowania po prostu, jak radzą sobie mrówki w wirtualnym terrarium. Kacper daje upust swojej artystycznej duszy, malując coś, Arash pracuje nad przemawianiem, a Jordan ogląda telewizję. Całkiem, powiedzmy, klasyczna codzienność. Gry komputerowe szumią w całej redakcji, a we mnie zbiera się strach, że zbyt wiele się nie wydarzy, a teraz wiem, że już się zdziwię. Po jakimś czasie, zgodnie z wybranymi zainteresowaniami, LSR złapał za gitarę, ćwicząc nową umiejętność. Pan Mateusz natomiast skupił się na tym, w czym w realu jest niedoścignionym wzorem. Szalony taniec. Przed nami całe dnie czytania książek, oglądania telewizji, rozmawiania ze sobą i... deszczu. Zapomniałem o dachu. No, brawo ja. Naprawiłem ten błąd dość szybko. Już na tym etapie widać, że autonomiczność w trójce jest nieco bardziej przystępna. Simowie biorą się za malowanie, nie niszczą sprzętów tak szybko i dbają o swoje potrzeby w rozsądny sposób. Wysypiają się, tańczą, a potem okazuje się, że brakło łóżka. Brawo pan Mateusz, won na kanapę. Poranek zdradza, że wszyscy niekwestionowanie lubią biegać w tym, w czym spali. Poza Grzegorzem. Sprzątanie po sobie jest normą, to zdecydowany plus dla sztucznej inteligencji. Jak Kacper przykładowo zatyka toaletę, to... No dobra, cofam. Jedną z najczęstszych rozrywek jest podziwianie gitarowych umiejętności Michała. To akurat historia z życia prawdziwego. Raz jak Michał przyniósł gitarę, to pół godziny siedzieliśmy i graliśmy i śpiewaliśmy.
praca. Jak tak teraz patrzę na design postaci, to mam wrażenie, że maczał w tym palce Tim Burton, oby ogólny klimat się nie zgadzał. Podmieniłem w międzyczasie ekspres na coś mniej fancy, bez większych szans na dziwaczne napoje. Oczywiście pierwszy skorzystał z niego Kacper. Żeby nie blokować szans na więcej obrazów, wszystkie przerzucam na ściany redakcji. Niestety symulatorzy nie sprzedają ich z własnej woli, a szkoda. Z ciekawości zerknąłem na stopień spełnienia życiowego i zdecydowanie wygrywa Szymon. Kolejny obraz to już praca Jordana. Cechy faktycznie liczą się w tej części. Od czasu do czasu pojawia się także niepokojący wóz z lodami, ale nikt nie decyduje się na takie mrożone szczęście. A szkoda, bo teraz to bym zjadł. Nie zauważyłem, że nadeszła pełnia, a wraz z nią z ziemi powstały zombie. Milton wstał z grobu i ewidentnie czekał na jakieś zaproszenie. Nie wiem, co w tym czasie robił Araż i pan Mateusz, ale to ewidentnie ich sprawa. W każdym razie Milton w końcu wszedł do redakcji z zamiarem przestraszenia Kacpra. Udało się. Somer to kolejna zombiak, która nawiedziła tę rodzinę. Grzegorza nie udało się jednak przestraszyć. Zombie natomiast przestraszyło się plam na podłodze. W którymś momencie stało się coś dziwnego. Przestraszyłem się, że Arash umiera, ale ten nie umarł, znaczy stał się nieumarłym i tak snuł się po pomieszczeniach bez celu. Chyba chciał przekazać klątwę na innego Mateusza, ale jak widać nie z nim te numery. Następnego dnia już po zombifikacji nie było ani śladu. Wszyscy wrócili do standardowego spędzania czasu. A przynajmniej do przyjścia komorniczki. Cyk i bieżnia znika z domu za niepłacenie rachunków. Arash nie wyrabia z utrzymaniem pęcherza na wodzy, Jordan maluje, a pan Mateusz chce zobaczyć Chopa. To trochę creepy, bo uwielbiam Chopy. Chciałbym Chopa? Albo jenota? No cóż. Przez długi czas nic specjalnego już się nie działo. To Szymon złapał za kawę, to Mateusz i Mateusz tańczyli w bardzo dziwny sposób. I tak minęło lato. Jesień zaskoczyła redakcję we śnie. Szymon dodatkowo złapał jakieś choróbsko i zaczął marzyć o szczepionce. Wszystko jasne. Pewnie też używasz Windowsa, żeby popierać Gatesa. Wracając. Przez parcelę przespacerował dziki koń i zdaje się, że Jordan trochę się za nim zagalopował. Pan Mateusz natrafił na agresywnego Chopa. Stydzo. A komorniczka zabrała wannę. Piękna jesień się zapowiada. Mgła i deszcz, burze i narzekanie na wszystko. No klasyka. Chyba jednak nie wszystkich to przybiło. No świetna robota i kompletnie nie pakowanie się w ryzyko utraty życia, prawda? Nie żeby mi to przeszkadzało czy coś. No ale po wszystkim szybka kawa i dalsze występy LSR-a. Spotkanie grupy flashowej zakłócił jednak Arash i pełny pęcherz. Mówi się trudno. W tym momencie zauważyłem, w jakim stanie jest toaleta. Tak szczerze, to chyba lepiej to przemilczeć. Powiem tylko, że Lovecraft mógłby napisać o tym osobne opowiadanie. Michał dostał jakieś wezwanie co do poprawy charyzmy i szybko wziął się do roboty. Niestety jednak nie może go sfinalizować, bo zasada nieingerowania niestety. Arash wraz z Kacprem wzięli się za grabienie liści. Godne pochwały zachowanie trzeba przyznać i niezbyt przyjemne. Jednak w tej części wszyscy dbają o... Ponownie cofam. Het postanowił skorzystać z kopy liści i uruchomić wewnętrzne dziecko. Cały Szymon, redaktor, filantrop, fan liści jesiennych. W powietrzu czuć było, że zbliża się nieuchronne zimno. Szyby pokrył szron, a zieleń trawy pokrywał drobny przymrozek. A no i kolejna próba samobójcza. W bokserkach z metalowymi grabiami podczas burzy. Co może pójść źle?
Szymon dostał nową cechę za awansowanie w drabinie społecznej i cyk, oto dodatkowo komputerowiec. Chyba już klasycznie przyszedł czas na niepokojącą pełnię. Widać, porównanie do Bertona nie było takie w pełni na wyrost. Zauważyłem, że sąsiadka jest wilkołaczycą chyba. Wypada uważać. Po chwili pojawiła się sarna i znów zombie. Zdaje się, redakcja stoi na jakimś cmentarzu przeklętym czy czymś innym z książek Kinga. O Boże. Uff, to auto prawie potrąciło sarnę. Simsy podnoszą ciśnienie. Dobra, po czasie doszło do spotkania z nieumarłymi, ale raczej nie było ono spektakularne, co akurat dziwne, bo to dość halloweenowy okres. Najwyraźniej chłopaki mają mocne nerwy. Rano przegapiłem, co się wydarzyło, ale zdaje się, że Kacper uruchomił portal wpuszczając podróżnika w czasie imieniem Emmett. Gość trochę wygląda jak Cyber Rick Sanchez, ale może się mylę. Ten zalecił Kacperowi znalezienie kilku akumulatorów. Nie mam pojęcia, czy Simy zrobią to z własnej woli, ale na bank się dobrze dogadują. Nie wiem, może to jakaś rodzina z przyszłości. Wizyta przybysza okazała się nie lada wydarzeniem. Wszyscy zebrali się przed domem, a Jelesar zaprezentował swoje skille. Widać, Emmett musiał zbadać obiekty na parceli, gdyż chodził i skanował. Czyżby to jakiś nasz nowy mieszkaniec? On albo ta wiewiórka, która jakimś cudem znalazła się w ekwipunku pana Mateusza. Nie pytam, bo nie chcę wiedzieć. Ach, ten taniec. Nie do podrobienia. Pojawił się jednak pewien problem. Zauważyłem, że Simowie mają problem z wejściem do środka, a przynajmniej niektórzy. Nie mam pojęcia, dlaczego akurat to ci stoją przed domem i drą mordy, ale jestem pewien, że to nie zwiastuje nic dobrego. Jesteśmy zgubieni. Zwłaszcza, że robi się zimno, a kolor skóry zaczyna przypominać kostkę lodu. Michał nawet padł na ziemię skostniały. Po chwili ten sam los spotyka Kacpra, niezbyt gotowego na chłód. Kto by się spodziewał, że odporność na niskie temperatury okaże się pomocna. Jordan także ubarwił trawnik statuą z lodu. Ech. Kilkukrotnie sprawdziłem, czy coś nie zablokowało drzwi i wręcz przeciwnie, wszystko działa, zwłaszcza, że Ice Jordan bez problemu wszedł do środka. Nie rozumiem, o co chodzi. Dodatkowo zerwała się burza. Kilka osób kursowało między redakcją a podwórkiem, ale nie wszyscy. Popatrzcie tylko na Heda, no jak mu zimno, jak mu smutno jest. No i szczerze nie mam pojęcia, co tu się odwaliło, ale jest naprawdę dziwne. Podobno to wina kodów, ale korzystałem tylko z tego na kasę i to tyle. Niestety tuż przed końcem jesieni Michał padł na ziemię, a na miejscu zdarzenia pojawił się ponury żniwiarz, zabierając go z dala od tego całego syfu. Po śmierci Jelesara front parceli zmienił się w obszar żałobny. Mimo tego, że krzyki lamentu i niemocy są zazwyczaj muzyką dla moich uszu, to słuchanie tego w kółko zaczyna mnie denerwować. Ale co zrobić? Tak chce symulacja. Zima pokryła śniegiem wszystko. Ulice stały się białe, podwórko przygotowało się pod lepienie bałwana, a chłód... No, chłód postanowił wykończyć Arasza. Ciekawe, z kim teraz będzie tańczył pan Mateusz. Duch leniwie wstał, uścisnął dłoń kosiarza i wskoczył do grobu. Szczerze, boję się kolejnej pełni. Żeby nie było, że nikt nie został w środku, to w tym samym czasie Kacper słodko spał sobie w ciepłym łóżku. Ten to ma dobrze. Ale no bez przesady. Też w końcu zapłakał. Szymon narzekał na brak jedzenia, Jordan nie był w stanie narzekać na nic, no i pan Mateusz, on też na nic nie narzekał. Zima to jego naturalny punkt zero, jeśli chodzi o pory roku. Gra postanowiła mi przypomnieć o tym, co równie nieuchronne jak odmrożenia. Upływ czasu. No bo nie tylko monitor kilka razy chciał mi się wyłączyć, bo stan bezczynności,
ale i Simowie zaczęli się po prostu starzeć. Pytanie jednak brzmi, czy dożyją tej starości. Spadł deszcz, zmywając śnieg i odsłaniając liście niegdyś ogarniane. Kacper odmroził Jordana suszarką. Być może jest dla niego jakiś ratunek. Z ciekawości obserwowałem, czy zła komorniczka dostanie się do środka, skoro gra tak skutecznie to uniemożliwia. I cyk, Simowie stracili urządzenie nadawcze, a nasza antagonistka bezproblemowo wybiegła z redakcji. Widać, nie każdy stał się ofiarą klątwy wejścia. Gdy zaczęły się kolejne opady, Kacper zdawał się kpić ze wszystkich zamarzniętych i zmarzniętych, ostentacyjnie czytając książkę. Trochę szkoda papieru, ale rozumiem siłę charakteru. Przyjrzałem się temu, jak poruszał się Jordan. Stał przy tych drzwiach i nawet kilka razy je otworzył, ale nie wszedł do środka. Co się dzieje? Nadal nie wiem. Na tym etapie na zewnątrz znajdowali się wszyscy. Zacząłem autentycznie obawiać się, że ten eksperyment skończy się na trzeciej z czterech pór roku. Ale wtedy zauważyłem, że Jordan już spokojnie spaceruje po piętrze. Zajada w cieple redakcyjnego ogniska. Krótko po nim do środka wpakował się także Szymon. Tak przyglądając się outfitom zimowym, uświadomiłem sobie, że Kacper wygląda trochę jak Trunks z Dragon Ball. Szanuję. Jordan postanowił zbudować iglo. No, doskonały pomysł przecież. Sprawdziłem, czy da się w nim spać i tak. No da się. Survival w najlepszej postaci mogłoby się założyć, ale ten nigdy nie postanowił do środka się wczołgać. Wtem nocą w środku pojawiły się duchy. Przeźroczysty Michał postanowił nawiedzić kolegów i iść spać. Duchy widać też się męczą. Dopiero potem odwalił akcję a la Poltergeist Hoopera, ale nie zrobiło to większego wrażenia na nikim. Uwięzieni na mrozie w środku nocy i to podczas pełni. Czy może być straszniejszy scenariusz? Klasycznie już pojawił się stwór godny Johna Romero, a zaraz po nim kolejny. Lekkie straszenie syna Wegety Kacpra Pitali, a tymczasem w domu duchowy Arasz postanowił konsumować w spokoju ciasto z dyni. Chyba wszyscy chcieliby teraz móc przechodzić przez ściany. Zimy nie można nazwać łaskawą. Błędy poprzeszkadzały w powrocie do domu, odmrożenia utrudniły poruszanie się, sam nie wiem dokąd nas to zaprowadzi. Grzegorz nie wytrzymał dłużej i również przywitał się z kosiarzem. Jednak jeśli obrazek nie był wystarczająco niepokojący, to sam śmierć postanowił ruszyć na spacer i odmrozić pana Mateusza suszarką. Widać pamięta, że ten zabił go podczas Battle Royale i chcą się pogodzić. No i nadeszły pierwsze urodziny. Pierwszy emeryt w ekipie. Siwe dredy. Szanuję to i ten detal, że żniwiarz śmiał się zamiast wiwatować. Bo wiecie, kiedyś się jeszcze spotkają. Co jest za mało dziwnie, tak? A pamiętacie sąsiadkę? W ramach prezentu urodzinowego przeniosła swoje wilkołactwo na pana Mateusza, który w ramach odreagowania postanowił zbudować drugie iglo. Tym razem całkiem rozsądnie Szymon postanowił z niego skorzystać. Lata gry w survivale się opłaciły. A no i Kacper poznał kota imieniem Dandys. Uroczo. Szymon dołączył do grona emerytów, bardzo stylowa fryzura. Następny był Jordan z gustownym chińskim wdziankiem. Nów spowodował przemianę w wilkołaka i chyba rozplątanie dreadów. Nie kumam też tego obrazka. Bardzo kulturalne jedzenie i bałwan w kształcie kosiarza. Cudowne. Wraz z odejściem zimy odszedł Kacper. To było straszne kilka dni. Po tak mrocznych dniach nie sposób nie czuć smutku, nawet gdy dookoła budzi się przyroda, a wokół domu biegają tak urocze szopy. Mordercze szopy. Szymon, mimo przetrwania dzięki nocom spędzonym w ciepłym iglo, zgliczował się jeszcze bardziej, nie mogąc się ruszyć ani na metr. Dopiero roztop śnieżnej konstrukcji uwolnił go od tego losu. W domu rządzili już tylko seniorzy, a wśród nich wilkołak. Czego brakuje? Pełni, rzecz jasna.
Jordan Senior został spontanicznie zombiakiem, co jakoś tak nawet estetycznie wygląda. A Szymon to zdaje się, że zszedł na zawał po byciu przestraszonym. Pozwólcie, że opiszę ten obrazek. Dwa duchy, Michał i Kacper. Dwoje zombiaków, z czego jeden z takim całkiem uroczym tęczowym parasolem, bo gdyż pada, ponury żniwiarz, randomowy zombie, który się jeszcze nigdy nie pojawił, i emerytowany wilkołak. Tak. Tak. Ja bym to nazwał pożegnaniem marzeń i chyba ponury również, gdyż po wszystkim postanowił zasiąść na chwilę przed kompem i z kimś poczatować. No nie wiem, teraz to już jestem pewien, że całość tej symulacji ma potencjał na film Bertona. No bo przecież mamy parę duchów, którzy na spokojnie gawędzą sobie o nagrobkach podczas zajadania się ciastami, wiecznie wkurzonego likantropa i malarza, który od czasu do czasu staje się zombie. Od tego momentu raczej wszystko się uspokoiło, ale zdałem sobie sprawę, że przez natłok wydarzeń dookoła przestałem monitorować to, jaki jest stan rzeczy, przedmiotów wewnątrz redakcji. Kilka mebli zniknęło przez niezapłacone rachunki, a kilka z nich zwyczajnie się popsuło. To tłumaczy, dlaczego za pozostałą dwójką ciągnęły się chmurki smrodu. Stało się to jednak o wiele później niż w przypadku tego eksperymentu w czwórce. Emeryci robili to, co emeryci robią zazwyczaj. Odsypiali burzliwe życie, nadrabiali gierki, na które zazwyczaj nie było czasu, albo skupiali się na tym, by w deszczowe i burzliwe dnie malować do upadłego kolejne obrazy. Duchy pozostałych rzecz jasna od czasu do czasu odwiedzały, lub raczej nawiedzały dom, ale nie psociły za bardzo. Nic nie uległo zniszczeniu. Wiosenne oglądanie telewizji, ostatnie opady śniegu przed zmianą pory roku i ten dziwny zgliczowany sen. Ostatnia pełnia poskutkowała kolejną wilkołaczą przemianą i porykiwaniem podczas korzystania z toalety. By the way, wiedzieliście, że zombie mogą chodzić o lasce? Ciekawy koncept, muszę przyznać. Bardziej jednak zastanawia mnie, jak zombie może umrzeć, ale widać, to stało się z jakiegoś powodu. Pan Wilkeusz przybiegł na miejsce, ale jako że gościa nie znał, raczej się tym nie przejął. I tak minęła wiosna. Przetrwali tylko Jordan i pan Mateusz. I tutaj szczerze nie wiem, co do końca powiedzieć. Na początku zakładałem, że trójka była tak długo udoskonalana i poprawiana, że raczej nie trafię na błędy, a przynajmniej nie tak śmieszne jak te w czwórce. Potężny glitch blokującej się ścieżki w połączeniu z najzimniejszą z pór roku okazał się wyjątkowo zabójczy i przesiał szeregi ekipy redakcyjnej. Muszę jednak przyznać, że w kwestii autonomii, tego jak radzą sobie symulatorzy pozostawieni sami sobie, trójka wypada o wiele przyjemniej. Obiekty testowe realizują się w tym, co lubią, sprzątają po sobie i nie dewastują sprzętu tak szybko jak w kontynuacji. Od czasu do czasu dochodziło do absurdalnych scen i do tej pory nie wiem, co stało się z tymi śpiącymi animacjami, czy skąd wzięła się wiewiórka w ekwipunku. Widać, nie wszystko może zostać wyjaśnione, ale może to i lepiej, prawda? The Sims 3 mocno się zestarzało. Nie chodzi za płynnie przy takiej ilości dodatków, ale nie zmienia to jednak faktu, że ja bawiłem się jak zwykle świetnie, a i mam nadzieję, że wy także uśmiechnęliście się choć raz w tę rocznicę i małe święto radzenia sobie samemu. W komentarzach proszę was, byście dali znać, co was najbardziej rozśmieszyło, co wam się najbardziej podobało, a może macie pomysły na jakieś kolejne eksperymenty. Ja wam jak zwykle dziękuję za uwagę, komentarze są wasze, a ja wracam knuć co dalej. Cześć, uważajcie na srogie zimy.